Powiedz mi, co czuje kibic w momencie, kiedy Łukasz Podolski dołączył do Górnika Zabrze? Zaszczyt, na pewno. Jestem zszokowana, to też i czuję taką radość, że może w końcu uda nam się jeszcze lepiej zagrać i dostaniemy się jeszcze wyżej. Co czuje kibic, kiedy Łukasz Podolski dołączył do Górnika? Ogromną radość, tyle oczekiwań, tyle nadziei i w końcu jest. W końcu jest u nas, zapowiadał to już tyle lat i czujemy się podekscytowani tym wydarzeniem. Co czuje kibic w takim momencie, kiedy dowiaduje się, że Łukasz Podolski zagra w Zabrzu? Wielką radość i w końcu spełnione słowa. Nigdy nie wątpiłem w niego, ja wiedziałem, że przybędzie i będzie 15 mistrz. Super sprawa, że ten piłkarz się zdecydował grać w naszym klubie Górnika Zabrze. Uważam, że to dobry pomysł. W sumie cieszymy się, zawsze to było jego marzenie, więc super, że tak się spełniło. Może się akurat zdarzyć to, że pan Podolski przyciągnie raz, że kibiców, czyli tak zwany złotówka składkowa do każdego meczu, dwa sponsorów. Cześć. I trzecia rzecz, no może będzie miał jakieś kontakty z menadżerami, zawodnikami, którzy powiedzmy no grają na poziomie drugiej Bundesligi, czy ewentualnie trzeciej narodowej, bo te regionalne ligi to już rzeczywiście są słabsze ligi, ale poziom zawodników na druga czy trzecia Bundesliga jest na pewno wystarczający do tego, żeby w naszej ekstraklasie być półgwiazdami, a nie czym tamkolwiek. Mam nadzieję, że Górnik Zabrze na tym zyska. A czy wątpiłeś już w to, że Łukasz dołączy do Górnika po tej całej historii, która się dosyć długo ciągnęła? Wątpiłem, aczkolwiek wierzyłem. Wiara nie była zbyt duża, ale jeszcze wierzyłem. Powiedz mi, czy jako kibic śledziłeś tą historię Łukasza, że miał przyjść do Zabrza, później... Od samego początku były nadzieje cały czas, ale wiadomo, z rokiem, z każdym oknem transferowym, no ta nadzieja jednak trochę była już coraz bardziej zachwiana, no ale w końcu się udało. Czy często chodziłaś na mecze Górnika? Bardzo często. Przy przyjściu Łukasza Podolskiego do Zabrza będziesz chodziła jeszcze częściej? Oczywiście, cały czas będę chodziła. Na każdym meczu będę, obiecuję.